Przyjaciele, chciałam Wam przedstawić Weronikę. Weronika to jest nasze dziecko nowonarodzone. Weronika, w ogóle chciałam Wam powiedzieć tą historię ku zachęcie, dlatego że 2 miesiące temu zrobiliśmy ten filmik z Agatką Stułą, ten wywiad, i Weronika jakoś przypadkowo natrafiła na ten filmik i napisała przez Facebooka do ministry, że zainspirowało ją to uwolnienie, które tam miało miejsce, a ponieważ ona miała jakieś fizyczne dolegliwości, więc jakby pragnęła takiego uwolnienia. Ja do niej zadzwoniłam i na telefonie Weronika oddała życie Jezusowi. Dzisiaj jest z nami pierwszy raz, przyjechała z Gdańska. W międzyczasie również tam wysłaliśmy ją do Tomka Drżały w Gdańsku. Ale chciałabym, żeby Weronika po prostu powiedziała parę słów o tym swoim procesie. Jak to z twojego punktu widzenia, jak to wszystko poszło? Znaczy, dzień dobry w ogóle wszystkim. Znaczy, ja szukałam Boga całe życie. Miałam trudne dzieciństwo, miałam też trudne życie już potem. Miałam dzieci z dwoma partnerami i potem jakoś też to życie dalej się toczyło. I zawsze były jakieś problemy. Kiedy już znalazłam partnera, ja się modliłam do Boga o tego partnera i ten partner też o mnie, zamieszkaliśmy razem w wspólnym mieszkaniu. I wszystko było pięknie już i w ogóle szacunek, wszystko pięknie i wszystko elegancko, ale coś mi się zaczęło dziać. Zaczęło mi się psuć zdrowie. Zaczęły mi się takie stany depresji, ale nawet nie wiedziałam, że to są stany depresyjne. Po prostu jak nawet szłam na spacer, to mi nie sprawiało radości, nic mi nie sprawiało radości. Zaczęło mi bardzo boleć barki, bardzo boleć kręgosłup, pęcherz, nerki. Zaczęłam chodzić po lekarzach. Lekarze uważali, że badania są dobre. Wszystko ogólnie, wyniki CRP, wszystko było dobre. A stawy mnie bolały, miałam opuchnięte mięśnie, bolesne. Partner mnie tutaj robił masaże i w ogóle. I te maści wcale nie działały. No i też miałam problemy wychowawcze z dziećmi, bo mój syn choruje też na Aspergera. Dodatkowo to wszystko mnie dobijało i dodatkowo się tym wszystkim załamywałam. Gdzieś ta psychika też siadała i już nie było to do wytrzymania. Był taki czas, że zamknęłam się w łazience i zaczęłam bardzo mocno płakać. Mówię, Panie Boże, jeżeli Ty jesteś, to Ty mnie ocal. Bo ja mówię, jak można chorować, czuć się źle, jak może wszystko boleć, a można czuć się tak źle. I po prostu padłam na podłogę i nie wiedziałam, czy walić w tą podłogę głową, czy jak, tylko prosić o uwolnienie, bo jeżeli jesteś, to mnie uwolni. Pewnego razu grzebałam gdzieś tam na Facebooku i mi się wyświetlił filmik. Nie mam żadnych polubień z Kościoła Mocy, teraz mam, ale wcześniej nie miałam. I wyświecił mi się właśnie tutaj filmik z Agatą i z Basią, jak opowiadały właśnie o... Agata uzdrowiała w ogóle mówiła o swoim uzdrowieniu. I wtedy pomyślałam, że wow, no przecież w ogóle takie mocne świadectwo, kobieta pokazuje swoją twarz. Ja mówię, ona na pewno mówi prawdę. Ja mówię, ja się czuję tak samo w ogóle. Ja potrzebuję uwolnienia, to nie jest żadna choroba. Ja czuję, że to coś jest, przeważa mnie. Ja zawsze w życiu walczyłam, ja zawsze w życiu w ogóle wygrywałam. Przechodziłam w ogóle przez trudne sytuacje życiowe i ja mówię, teraz mam się poddać, teraz mam umrzeć, bo tak mówiłam, że ja umrę. I ja mówiłam, że coś mi się stanie w ogóle. Tak cały czas powtarzałam, mówię, nie, koniec, jestem silną kobietą, wytrwam to. Ale Boże, czy naprawdę jesteś? I napisałam wtedy tutaj do Agaty i Artura, oni mnie pokierowali do Basi. Basia do mnie zadzwoniła i ja mówię, że wszystko mnie boli, wytłumaczyłam, jak to wygląda. I Basia zaczęła się o mnie modlić. I jak się modliła, to zapytała mnie, czy wiem, że Jezus oddał za mnie wszystkie grzechy, tak? Wszystko na krzyżu oddał za mnie. A ja tak w ogóle, cisza w telefonie, jak? Takie grzechy? Mówię, nie, to niemożliwe. Nikt mi tak nigdy nie mówił, jedynie do spowiedzi, do szafy, idź tam do konfesjonału, bo ja zawsze się śmiałam na to szafa. Ja mówię, nie, ja nigdy tam w ogóle nie wchodziłam.
wychodziłam, mówię i ją jeszcze, Jezus, takie rzeczy dla mnie zrobił. Ja mówię, no, ale zastanowiłam się, mówię, Jezu, naprawdę, Ty zamiotałeś życie. I powiedziałam, tak, wierzę. I Basia się mnie pomyliła. Wtedy poczułam takie ciepło w ogóle, jak to ciepło mnie tak zabiera mi ten ból w tej modlitwie. Ja nie, przestałam w ogóle czuć wszelki ból na tą chwilę tej modlitwy. No ale ten ból potem po modlitwie się pojawił z powrotem. Zaczęłam się w ogóle telepać, mój partner wrócił z pracy i mówię, wow, rozmawiałam z taką kobietą i tam była modlitwa, ja w ogóle przestałam czuć ból na chwilę. To było takie wspaniałe. Mówię, wiesz co, Jezus istnieje, On żyje. I ja mówię, to jest niesamowite i taka byłam w tym poruszona. I potem na następny dzień, nawet tam było za parę dni w sumie, bo ja oddawałam jeszcze życie Jezusowi. Ja mówiłam, ustanawiałam, że jest moim Panem, słuchałam muzyki, uwielbienia, więc coraz bliżej, czułam bardziej bliskość tego Jezusa. I raz o 8 rano położyłam się, wyprawiłam dzieci do szkoły, partner pojechał do pracy i położyłam się do łóżka. I to było 8 rano i usłyszałam, jak po podłodze, bo mam kuchnię za pokojem, jak idzie, coś idzie w ogóle. I mnie wyrwało. I wyrwało mnie w taki rzeczywisty sen. I to, wiem, że to po prostu te byty, te demony mnie wyrwały, bo rzucały w ogóle mną po ścianach. Robiły ze mną, co chciały. Byłam z nimi w ogóle w pokoju. Ja z tego pokoju się nie mogłam wydostać. Ja myślałam, że to w ogóle się dzieje naprawdę. I ja mówię, ale znowu jak? Spojrzałam przez okno, jakieś inne budynki ceglane. No ale moje osiedle, jakieś inne budynki. Zobaczyłam ludzi, jak oni się w ogóle wyzywają tam za tym oknem, jak to się tam robią sobie na przekór. Potem znowu jakby odeszłam od tego okna, znalazłam się na łóżku. I poczułam bardzo mocny ból, w ogóle jeszcze mocniejszy tego ciała, tego pęcherza, tych nerek. I ja mówię, Jezu, proszę, błagam, uwolnij mnie od tego. I poczułam, jak siła wrywa mi ten ból, jakaś siła. Potem znowu wyrwało mnie z powrotem, jakby znowu w ten sam, inną czasoprzestrzeń, ale znowu leżałam na tym łóżku. Jakieś napisy w ogóle się pojawiały na ścianie. Wyszłam, jeszcze chciałam do kogoś zadzwonić, ale nie mogłam. Normalnie trzymałam telefon w ręku i chciałam zadzwonić na pogotowie. Wyszłam przed swoją, znaczy przed tam, normalnie czułam, jak wychodzę z domu i wołam do ludzi o pomoc, a oni się ze mnie śmiali. No co ty kobieto, co ty bełkotasz, my cię mamy pomóc, pewnie sobie wypiłaś, daj nam spokój. I ja jakby z powrotem weszłam do domu, przyszłam do tego pokoju i tam w ogóle były w ogóle poprzesuwane szafy. I zobaczyłam Tomasza Dorożałę, wzięłam telefon w ogóle, żeby się ratować znowu i zobaczyłam Tomasza Dorożałę, jego rodzinę, jego zdjęcia. I znowu mnie siła podniosła pod sufit i mnie rzuciła. No i wtedy, wcześniej też rozmawiałam z Tomkiem, ale no tak jakby no, ciekawa jestem, bo tak widziałam, że uwalnia ludzi i mówię, tam napisałam do niego, a Tomek Dorożała pisze do mnie, no jesteś na dobrej drodze. I w niedzielę wstałam i pojechałam do niego i byłam uwalniana też z demonów. I czułam, jak moc Boża po prostu we mnie uderza i jak upadam na podłogę i wszystkie te rzeczy ze mnie wychodzą. No ale jak widzieliście, demony lubią się dobrze demaskować i nie wszystko ze mnie wyszło, tak jak dzisiaj widzieliście. Bo gdzieś tam jeszcze zostały jakieś w głowie rzeczy i się manifestowały. I rzeczywiście to się zaczęło dzisiaj we mnie manifestować. Zaczęła mi się robić ciężka głowa, jakby coś mi nie pozwalało się oddać do końca Jezusowi. Dlatego podeszłam do Basi i mówię, no czuję, jak mi głowa w ogóle coś manifestuje. Ja czuję, że coś to jest nie tak jeszcze. I wtedy zrozumiałam, co jest nie tak. Bo jak podszedł do mnie Artur, no to już wiedział doskonale, co ze mną jest nie tak. I od razu uderzył w ten czuły punkt tego demona. Także, a ja sobie przemyślałam teraz chwilę i jest okej. Ale kiedy w ogóle szukałaś tej informacji o nas, mówiłaś, że było ci ciężko, miałaś depresję, byłaś taka jakby ociężała. A jak się w ogóle po tym wszystkim zaczęłaś czuć? Po tym spotkaniu z Jezusem? Było mi coraz lepiej. W ogóle
chmurki, słońce, drzewa, wszystko miało ducha. I w ogóle ja mówię, wow, jakie to jest piękne, wszystko ma jakiegoś ducha, to żyje. Ja mówię, Ty Boże, to wszystko stworzyłeś, to jest od Ciebie, to czuć po prostu wewnętrznie, że śnieg padał, ja w ogóle idę i tak mówię, wow, jak pada na mnie śnieg, on tak spowalnia i na mnie leci. I wtedy w ogóle w tym słońcu tak pięknie, tak magicznie, tak pięknie on świeci, nie? Takie w ogóle to piękne. To już nie masz dalej depresji? Nie, jestem wolna.